17. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i starcie Korony Kielce z Lechem Poznań. Mecz rozgrywany w ciężkich warunkach, ale o dziwo od pierwszych minut działo się naprawdę dużo. Ali Golizadeh, który dziś grał po raz pierwszy w wyjściowym składzie Lecha, był sam na sam z Dziekońskim. Ten pojedynek przegrał, a potem niecelna dobitka Iszaka. W 22 minucie kontuzję w wyniku tych fatalnych warunków pogodowych złapał Adrian Baluła. W jego miejsce pojawił się Welde. 30 minuta gry, dośrodkowanie w pole karne. Korony uderza Jesper Karlström. Piłka trafia w Miłosza Trojaka i nie ma gola dla kolejorza, ale jest krwawienie z nosa Golizadeha, który na początku tej akcji został trafiony łokciem. Rzutu karnego dla Lecha jednak nie było. To już początek drugiej części gry. Mikael Iszak uderza dwukrotnie na bramkę Korony. Najpierw broni Dziekoński, potem dobitka kapitana Lecha już nieskuteczna. W końcu Korona w drugiej części gry. Dośrodkowanie w pole karne kolejorza, taki centrostrzał i w porę reaguje Bartosz Mrozek. Godinho przed polem karnym, Godinho! I ponownie dobra interwencja Mrozka. Lepiej wyglądała w tym pełnym śniegu Korona Kielce, teraz Podgórski w pole karne, interwencja Pereiry. I byliśmy o krok od samobójczego trafienia obrońcy Lecha Poznań. 80. minuta gry, Welde, Christopher Welde i bardzo dobrze broni tym razem Dziekoński. Strata Hofmeistera na połowie Lecha, Artur Sobiech do Christophera Welde i będzie bardzo dobra szansa przed kolejorzem. Welde w swoim stylu, wprost do siatki Korony i Lech prowadzi 1-0. No kto jak kto, ale Norweg w tych śnieżnych warunkach powinien radzić sobie najlepiej i to jego bramka daje 3 punkty Lechowi w arcytrudnym spotkaniu. Poznaniacy wygrywają z Koroną Kielce 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.